Witamy w kolejnym filmie Knauf dla wykonawców. W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak zabezpieczyć hydroizolacją powierzchnię podłóg i ścian narażonych na bezpośredni kontakt z wodą. W pomieszczeniach typu łazienki, sanitariaty czy pralnie doskonale sprawdza się produkowana przez Knauf folia w płynie HydroFlex. Jest to jednoskładnikowa, gotowa do użycia hydroizolacja, czyli powłoka uszczelniająca, która zabezpiecza podłoże przed wnikaniem wody i wilgoci. Folia w płynie może być stosowana zarówno do remontu niewielkiej łazienki, jak i przy budowie dużego obiektu biurowego, w którym zaplanowano kilkanaście pomieszczeń sanitarnych. Aby sprostać różnym potrzebom inwestorów, dostępnych jest kilka wielkości opakowań Knauf HydroFlex 2, 5, 15 i 25 kg. Dzięki temu możesz kupić tyle produktu, ile potrzebujesz, nie narażając się na niepotrzebne koszty związane z niewykorzystaną resztą materiału. Przed przystąpieniem do prac hydroizolacyjnych i glazurniczych w pierwszej kolejności należy dokonać oceny podłoża pod kątem równości oraz nośności. Konieczne jest uzupełnienie większych ubytków i nierówności. Do tego celu można wykorzystać zaprawę naprawczą Knauf M1 Repair. Za pomocą szczotki lub odkurzacza usuwamy kurz i niezwiązane ziarna piasku pochodzące z zaprawy tynkarskiej. Kolejnym bardzo istotnym etapem prac jest wyznaczenie tzw. stref mokrych. Do stref mokrych zaliczamy przede wszystkim całą podłogę oraz obszar brodzika i umywalki. W tych miejscach wykonujemy hydroizolację. Pierwszą czynnością jest gruntowanie podłoża. Po otwarciu pojemnika folię w płynie należy dokładnie wymieszać. Standardowe podłoża budowlane gruntujemy folią w płynie Knauf HydroFlex rozcieńczoną z wodą w stosunku 1 do 4, to znaczy na jedną część folii w płynie przypadają 4 części wody. Do odmierzenia właściwych porcji możemy wykorzystać np. czysty pojemnik po lodach lub plastikowy kubek po napojach. Po odmierzeniu odpowiednich proporcji ponownie dokładnie mieszamy. Do gruntowania narożników i miejsc trudno dostępnych wykorzystujemy pędzel. Natomiast na równej powierzchni najlepiej sprawdza się wałek malarski. Po upływie około 3 godzin możemy przystąpić do nanoszenia właściwej warstwy folii w płynie Knauf HydroFlex. Nakładamy produkt prosto z opakowania, nie mieszając go z wodą. Aplikację pierwszej warstwy hydroizolacji rozpoczynamy od wklejenia elementów uszczelniających. Taśm, narożników i mankietów, które są wykonane z termoplastycznego elastomeru pokrytego impregnowaną włókniną poliestrową. Wszystkie te produkty dostępne są w ofercie firmy Knauf. W narożach pomieszczeń i na połączeniach ścian z podłogą w świeżo nałożonej warstwie folii w płynie zatapiamy w pierwszej kolejności narożniki, a następnie taśmy uszczelniające. Taśma powinna nachodzić minimum 2 cm na narożnik. Akcesoria uszczelniające łatwiej przykleimy, jeżeli nałożymy pod nie nieco grubszą warstwę folii w płynie. Uszczelnienie wypustów i rur o większej średnicy wykonujemy za pomocą większych mankietów uszczelniających, tzw. mankietów podłogowych. Aby wyciąć dokładny i równy otwór, składamy mankiet na połowę i jeszcze raz na połowę. Odmierzamy i rysujemy promień otworu pomniejszony o około 0,5 cm. Otwór wycinamy nożyczkami. Średnica otworu powinna być o około 1 cm mniejsza od średnicy rury. Dzięki temu na rurze powstanie wywinięty na zewnątrz pierścień zapewniający prawidłowe uszczelnienie. Uszczelniający mankiet podłogowy wykorzystujemy też do uszczelnień odpływów liniowych. Uszczelnienia możemy łączyć z różnych fragmentów, które docinamy z posiadanych formatów. Dzięki temu optymalnie wykorzystamy posiadany materiał. Wystarczy 2-centymetrowy zakład taśmy na taśmę czy na narożnik zatopiony w hydroizolacji, by uzyskać gwarancję pełnej szczelności systemu. Rury o mniejszej średnicy uszczelniamy za pomocą ściennych mankietów uszczelniających Knauf HydroFlex. Na tak przygotowane podłoże aplikujemy pierwszą warstwę hydroizolacji. Folię w płynie możemy nanosić za pomocą wałka lub pędzla. Hydroizolację Knauf HydroFlex należy nakładać równomiernie i obficie, ale też nie za grubo. Knauf HydroFlex ma niebieski kolor, dzięki czemu od razu widać, czy pokrywamy nią całe podłoże.
Na taśmy uszczelniające w obrębie narożeń nie nakładamy hydroizolacji. Dzięki temu będą mogły swobodnie pracować. Po upływie około 3 godzin możemy przystąpić do nanoszenia drugiej warstwy hydroizolacji. Pamiętajmy przy tym znowu o narożach. Ich nie pokrywamy hydroizolacją. Ze względów czysto praktycznych nanoszenie hydroizolacji na podłodze zaleca się wykonać po ułożeniu glazury ściennej. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że hydroizolacja na podłodze nie została uszkodzona podczas prac glazurniczych. Przechodzimy do wykonania hydroizolacji na podłodze. Powtarzamy wszystkie czynności tak samo jak w przypadku ścian, czyli zaczynamy od gruntowania rozcieńczoną hydroizolacją, po czym nanosimy pierwszą warstwę hydroizolacji, odczekujemy aż przeschnie, nakładamy kolejną warstwę i po następnych 12 godzinach możemy przystępować do układania glazury. Poprawnie wykonana hydroizolacja daje nam gwarancję szczelności oraz zapewnia komfort mieszkania bez szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni. Co więcej, w razie awarii instalacji czy chociażby wylania się wody z pralki, hydroizolacja pozwoli ograniczyć szkody i zapobiec na przykład zalaniu sąsiada, jeśli mieszkamy w bloku. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej knauf.pl w dziale Porady Ekspertów. Linki do porad i użytych produktów znajdziesz w opisie pod filmem. Zajrzyj do niego koniecznie. Jeżeli masz pytania odnośnie wykonania hydroizolacji, to zadaj je w komentarzu. Mamy nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek cyklu Knauf dla wykonawców. Jeśli tak, to kliknij kciuk do góry i subskrybuj nasz kanał. W następnym filmie pokażemy, jak zgodnie ze sztuką budowlaną ułożyć glazurę. Obejrzyj go koniecznie. Tymczasem dziękujemy za uwagę i do zobaczenia w naszych kolejnych filmach.